Chciałam gorąco wszystkich powitać na dzisiejszym spotkaniu, ponieważ chcielibyśmy poinformować i podsumować naszą kampanię Pola Nadziei. Jak wiadomo, w tym roku wyszliśmy na tereny gmin, nie tylko całego powiatu szczelińskiego, nie tylko w samym Szczelinie, ale w każdej gminie po kolei. I chciałam tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim burmistrzom, wójtom za pomoc. Właśnie każda gmina bardzo się zaangażowała i wszędzie otrzymaliśmy bardzo dużą pomoc, co odbiło się na tym, że mamy dość ładne zebrane fundusze. Zebraliśmy 13 100 zł. Tutaj potem w każdej gminie ile to kolega powie. No i przede wszystkim chcieliśmy podziękować wszystkim darczyńcom i wszystkim tym, którzy nas sponsorowali, i tą listę tutaj to przekażemy może do dla was. I tutaj przede wszystkim chciałam pani Dorocie Pawnuk, burmistrzowi miasta i gminy Strzelin, panu Wojciechowi Wąsowi, dyrektorowi cukrowni Strzelin, panu Zdzisławowi Kozickiemu, prezesowi Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Szczelinie, panu Bartoszowi Chorodyskiemu, prezesowi Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu, panu Edwardowi Tracz, Dolnośląska Izba Rolna, Eurodruk Joanna i Krzysztof Niedziela, potem pan Piotr Chomontowski, Promo Group Marcin Łużny, Marbut Marek Pytka, Marek Kazimierczak, pani Katarzyna Warzocha, dyrektor banku w Wiązowie, pan Dunaj, firma Wiązów, Celestyn Mikoszów, pani Jolanta Kowalczyk, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom i młodzieży szkolnej, wolontariuszom oraz wszystkim ludziom ogromnego serca za wsparcie i dar inicjatywy Pola Nadziei, ażeby pomóc ludziom chorym. Gorąco dziękuję mediom, którzy nam cały czas towarzyszyli. Jak również chciałam jeszcze raz bardzo gorąco podziękować wszystkim burmistrzom, wójtom, sekretarzom poszczególnych gmin. Dziękuję. Finał Pól Nadziei trwa właściwie od października do kwietnia, ale stowarzyszenie nasze na rzecz wspierania osób chorych realizuje swoje zadania statutowe przez cały rok. O kwotach, jakie w ostatnim czasie finału zebraliśmy poprzez zbiórki pieniężne, o których wspomniała tutaj Wanda, to między innymi Wiązów ponad 3200, Przeworno ponad 2100, Kondratowice jakieś 1020, Strzelin 4200 i Borów 2100. Ja to mówię z głowy już nieco do grosza. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy teraz zadecydowali tutaj wspólnie przy podpowiedzi fachowca, z którym mamy do czynienia, pan doktorem Tomaszewskim, sensownie zakupili najbardziej potrzebne nam urządzenia medyczne. Zamierzamy także w ramach posiadanych środków, chociaż na razie po troszeczkę, w niewielkich ilościach, wspomóc osoby, na rzecz których stowarzyszenie nasze prowadzi konta specjalne, subkonta. Takich subkont obecnie mamy 5. Znane są osoby, między innymi Tomek Wiśniewski, Damian Nowak i Zdzichu Ciesielski. Ostatnio mamy Grzegorza też Góreckiego z Wyszanowic. No, mamy jeszcze Alicję Mikołajec. To są osoby, różni ludzie wpłacają pieniądze przeznaczone na konta imiennie przeznaczone dla tych osób. Ja chciałam tu powiedzieć, że jest z nami pan doktor, który jest honorowym członkiem naszego stowarzyszenia i korzystamy tutaj z ogromnej wiedzy i fachowej i porady. I tutaj pan doktor powie, co najbardziej jest potrzebne właśnie panu doktorowi, pielęgniarkom, ażeby móc pomóc chorym osobom.
Ja chciałbym przede wszystkim podziękować członkom i zarządowi stowarzyszenia Hospicjum Domowego Nadzieja, którego tak naprawdę wysiłkiem, ich ciężką pracą, dzięki właśnie ich ciężkiej pracy mogły te finały dojść do skutku i tak naprawdę to im zawdzięczamy również to, że nasi pacjenci będą mogli uzyskać tą pomoc, bo oni tak dziękują wszystkim grzecznie, a prawda, no, nikt chyba tak naprawdę do tej pory nie podziękował im. Dlatego ja to robię w imieniu pacjentów. Rzeczywiście potrzeby są ogromne, wciąż są bardzo duże. I tak już po naradach, takich wcześniejszych rozmowach właśnie z zarządem stowarzyszenia jest taka wola, żeby zakupić właśnie za większość zgromadzonych pieniędzy sprzęt medyczny, ponieważ no wtedy mamy pewność, mamy jasno sprecyzowany cel, mamy, prawda, rzecz materialną, którą zakupili. Piliśmy i ona już wtedy będzie dla naszych pacjentów. Także wydaje mi się, że takim najbardziej potrzebnym w tej chwili środkiem pomocy to są specjalistyczne, profesjonalne materace przeciwodleżynowe. I chcielibyśmy zakupić 3 takie materace, które byłyby na stanie, które byłyby w magazynie stowarzyszenia i dla pacjentów z Hospicjum Domowego Caritas byłyby wypożyczane nieodpłatnie. Jak również chcielibyśmy zakupić dwie pompy do automatycznego podawania leków. Dzięki tym urządzeniom pacjenci, którzy cierpią przewlekłe bóle bądź też inne uporczywe dolegliwości, nie musieliby mieć tych leków podawanych co kilka godzin, całą dobę, dzień i noc, tylko urządzenie podawałoby im te leki samoczynnie, w związku z czym byłoby to też znaczne odciążenie rodzin, prawda, w obsłudze tych pacjentów. Także no myślę, że pieniążków wystarczy na te 3 materace, 2 pompy. I jeszcze na taką celową, stałą pomoc pacjentom, którą też stowarzyszenie prowadzi, szczególnie na zakup opatrunków bądź też innych potrzebnych leków. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za działalność, za serce, za całą wolę, siłę, pracę, energię. Dziękuję w imieniu wszystkich pacjentów. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz może tylko my tutaj, bo otworzyliśmy listę, żeby dokładniej powiedzieć. Wiązów 3300, 2100 Przeworno, 1020 Kondratowice, 4500 Szczelin i 2175 tam było Borów. Ja mam jeszcze pytanie, jak można na forum zadać. Kiedy, od którego roku będzie można 1% podatku odliczać na rzecz stowarzyszenia? W przyszłym roku odliczanie 1% będzie możliwe w przyszłym roku. Czyli chyba, że się przepisy za okres podatkowy tegoroczny już będzie można w przyszłym roku w PIT-ie odliczać, tak? Tak, chodzi o to, że stowarzyszenie musi istnieć 2 lata po tym okresie może się starać o 1% wsparcie z podatku.